Drodzy Państwo, druk 354, projekt Komisji Infrastruktury. Bardzo proszę. Proszę Państwa, wczoraj na Komisji Infrastruktury była omawiana projekt uchwały w sprawie uwzględnienia projektu przebudowy tramwajowej od ulicy Mokińskiej do Placu Centralnego. Autorem tej uchwały jest pan Mateusz Gorz. W związku z tym ja proponuję mu oddać głos, ponieważ był na tym spotkaniu z mieszkańcami. Ja tylko podam Państwu, tym, którzy byli wczoraj na posiedzeniu komisji, że w stosunku do pierwotnej wersji w pierwszej części uwzględniłem Państwa uwagi i przeczytam tylko tą część. Wnioskuję się do prezydenta miasta Krakowa i zarządu infrastruktury komunalnej transportu w Krakowie o uwzględnienie projektu przebudowy linii tramwajowej w ulicy Markowskiego do wiaduktów kolejowych, to jest do odcinku przebiegający przez cele dzielnicy trzeciej Promień Czerwony, następujących wniosków. I tutaj była propozycja zmian. Uwzględnienie projektowane z trzymaniem Szkadlema, majstera Wodnicki Jana Pawła II, dodały. Rozdział inżynieria w nawiasie rozjazdu po przeszłym szorowisko linii tramwajowej jednącej ulicę Majstera w nawiasie analogicznie jak przyrządzie brzegudzeckim, która jest przewidziana przez przygotowany projekt zmiany studium warunkowań kierunku rozwoju przestrzennego miasta Krakowa. Proszę Państwa, resztę Państwo macie przed sobą, a pan Mateusz proponuje, żeby uściślił do tego dokładnie. Szanowni Państwo, dokończam tutaj, przeczytam, co jeszcze tutaj mieszkańcy zaproponowali. Czyli wykorzystanie większej ilości przeźroczystych regionów akustycznych, które są planowane przy skrzyżowaniu wspomnianym, czyli Lema Majstera Wodnickiego na Pawła. Rozważenie usunięcia ekranów akustycznych regionów w ulicy Mokińskiej 121. Od razu dodam, że ekrany mają się ciągnąć od ulicy Mokińskiej 123. W związku z tym część mieszkańców zgłosiła taką potrzebę. Uważam, że powinien ją rozpatrzyć i ewentualnie podjąć decyzję, czy jest to potrzebne, czy nie. Wpisane zapisy nie mogą być przedmiotem do wykonania prac, które będą na tym miejscu wyświetlać i uznawać. To jest to, co kiedyś omawialiśmy, że po prostu prac budowy wystarczy sobie wieczorami i południami. To żeby maksymalnie dał ten czas skrócić remontu, a jednocześnie skrócić niewygodność dla naszych mieszkańców. Zapewnienia przeżywacja publika w zastępczej czasie trwania remontu częstotliwości utrzymania podwyższych jest mniejsza niż obecna. Kwestia punktu pierwszego. To jest kwestia jasna, że na czas remontu zostaną zagrożone tramwaje. Mieszkańcy muszą przyjrzeć autobus. Chodzi o to, że to mieszkańcy mieli możliwość przemieszczenia się. A to bardzo tam to jest też wniosek mieszkańców, ponieważ jak Państwo wiecie, do roku trawa jest słyszany dość dobrze. Chodzi o to, żeby nie był tak dobrze słyszany, oraz wniosek, który padł już na naszej poprzedniej sesji, mianowicie dokumentowaliśmy ten pierwszy projekt przedmiotowy, który przyjmował na pewno numer 27670 zatwierdzenia katalogu inwestycji miejskiej w ramach pełnej konsultacji społecznej, gdzie na 16 pozycji znajduje się zadanie pod nazwą przebudowa linii tramwajowej na przyjęciu Rondo Mokińskiego Regiona Kontrolikuje Władze Kranu wraz z sprawami ruchu. Chodzi, proszę Państwa, po prostu o to, żeby przeprowadzić konsultację społeczną. Przeprowadzić wydarzenie przyjęcia do prowadzenia Rondo bardziej informacyjny czy konsultacyjny. Ja bym tutaj dodał tym z Państwa, którzy być może pamiętają tą naszą dyskusję w grudniu na temat zaopiniowania projektu. Otóż są
tutaj jak koncept się spadł, bo to jest kwestia, jest jedna kwestia, w sumie do tego co też mówię, że rozmawiali. Pierwsza kwestia to jest kwestia skaczącej w cudzysłowie ścieżki rowerowej, czy rowerowej, roweru, która się przemieszcza z pewnością na południe, nie wiem, ale z ulicy Mozyskiej na Paweł Dziękowski. To zostało poprawione przez projektację, więc ta ścieżka zrobi, da zlecenie Zikitowi czy komukolwiek, który jest jego brokerem.
ja myślę, że jak można tego akurat tutaj radni, którzy byli na spotkaniu komisji, mówili, że zapewnienie przez wykonawcę komunikacji zastępczej lub jedno i lub jedno z miejsc odpowiedzialne za to. Nie, 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 na to to jest standardowe. Dlaczego chcemy wyręczać wykonawcę? No to wykonawca za to płaci, nie najbardziej, ja się zgadzam z tym. Ale to jest, nie wiem, tą umowę, żeście Państwo widzieli, czy... Ale to jest tak samo. Tak, to jest tak. I mamy taki postulat, żeby wpisać do umowy, żeby wykonawca za to zapłacił. Ja jestem... Rozliczenie może to wykonywać, ale to na wniosek wykonawcy. Za jedno pieniądze daje go zlecenie. Tak. Dalsze głosy w dyskusji? Ja nie, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja taką mam ogólną uwagę do tej sytuacji całej, która tu powstaje. Mianowicie, no trochę to może jest takie dziwne, że tuż po konsultacjach znowu piszemy, że przeprowadzenie konsultacji. Ja rozumiem, że dla niektórych to nie były konsultacje, ale dla mnie to były konsultacje, choć przyznaję się, że miałem inne obowiązki i na nich nie byłem, ale słyszę, że jednak było to skonsultowane. Do czego zmierzam? Że takie przedłużanie, konsultowanie, ochranianie, dyskutowanie w końcu prowadzi do tego, że się odwleka w czasie wykonawstwo. Tymczasem Lema już tak długo czeka na podłączenie do Meissnera, że aż wstyd po prostu, gotowe ulica Lema. Ja wiem, że tam są sprawy własnościowe, no trzeba je po prostu uregulować jak najszybciej. I to też jest może, powinno być apelem do prezydenta, może ważniejszym nawet od tego, od niektórych tych, które piszemy. I to powinno być wreszcie rozpoczęta robota. Bo tak to można i dyskutować, a dyskutować inaczej. Przy każdej sprawie, którą się pisze, się kończy pracę magisterską, doktor, się pisze habilitację, w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość dyskusji, dość poprawy, na tym poprzestajemy, działamy. Tyle mówię, Dziękuję bardzo. Ewentualne przeprowadzenie pewnych konsultacji społecznych, czy to ten wniosek dzielnicy nie będzie uwzględniony na szczęście. Tak. Spowodowałoby to, że stracimy dotację unijną na ten temat, ponieważ te konsultacje, no zgodne z tym zarządzeniem, nie wiem, czy ktoś to czytał w ogóle, ten, kto go tu wpisywał, przepraszam, że tak mówię, trwałyby o ponad rok. W związku z tym nie ma możliwości korzystania z dotacji unijnej. Przypominam, że to jest jeszcze dotacja na realizację zadania w tym finansowe, jak musi ono być zakończone, rozliczone do 31 grudnia 2015 do września, tak? Od grudnia do września, do września 2015, a przecież rozliczone. Do końca 2014 wykonane, rozliczone do września 2015. No to dobrze. Drodzy Państwo, daję pod rozwagę wykreślenie tego faktycznie. Czyli tylko autor mówi, że mogę się odnieść. Ja założyłem te konsultacje społeczne głównie z tego powodu, że ponieważ prezydent miasta Krakowa zdecydował się kiedyś wpisać, bo to już trzeba jakoś wszystko. Ja się zgadzam z przedmówcami, żebyśmy te konsultacje wykreślili z tego projektu. Ja to tak, że nie chcesz pracować w ogóle Drodzy Państwo, proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania w projektu uchwały za tym druku 354 wraz z autopoprawkami, czyli zmiana preambuły, dopisanie słów wniosku do prezydenta miasta Krakowa w Krakowie.
przeredagowanie trzeciej kreski, czyli wpisanie do umowy. I tutaj jeszcze, że nie analogicznie, tylko jak w przypadku remontu Ronda Grzegórzeckiego. Tak. Niemniej się rozdzielnie i usuwamy ostatnią kreskę z paragrafu pierwszego. Kto z Państwa rady jest za przyjęciem tego uchwały wraz z autopoprawkami? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Jedna osoba. Stwierdzam, że rada przyjęła tych uchwał zawartych w druku 354.